Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze, czyli seminarium internetowym na temat bezpieczeństwa w sieci i jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej. Ja nazywam się Anna Porażyńska, na co dzień pracuję w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie. A ze mną w studio są dzisiaj ekspertki, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem w PKO Banku Polskim, Paulina Krakowska z Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. I Justyna Gładecka z Departamentu Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przybliżenie Państwu kwestii związanych z bezpieczeństwem. W dzisiejszym świecie na co dzień towarzyszy nam technologia. Różne rozwiązania ułatwiają nam życie, pomagają nam w funkcjonowaniu. Możemy na przykład mieć stały kontakt z naszymi bliskimi, możemy mieć stały dostęp do informacji, do rozrywki. Możemy wiele spraw załatwić zdalnie, tak naprawdę z komputera, czy to z laptopa, czy z naszego telefonu, będąc w miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. I te rozwiązania, one bardzo nam ułatwiają funkcjonowanie, ale razem z technologią, z rozwojem technologii, niestety pojawiły się nowe formy oszustw w tak zwanej cyberprzestrzeni. I w związku z tym dzisiejsze spotkanie ma na celu przybliżyć Państwu zasady bezpiecznego korzystania z sieci, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Przybliżymy Państwu zasady funkcjonowania właśnie w tym świecie internetowym, a także co zrobić, jeżeli zdarzyłoby się, że niestety staną się Państwo ofiarą cyberoszustwa. Zanim oddam głos naszym prelegentkom, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kilka kwestii technicznych. A mianowicie, dla Państwa, którzy są dzisiaj z nami pierwszy raz na tego typu spotkaniu, chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że Wasze kamerki, jeżeli macie w telefonie, w laptopie czy w komputerze kamerki internetowe, te kamerki są nieaktywne. Oznacza to, że my Państwa dzisiaj nie widzimy, możecie swobodnie uczestniczyć w naszym spotkaniu, bez stresu tak naprawdę, że będzie obraz Państwa emitowany. Nie będzie, Państwo widzicie nas, my Państwa nie widzimy. Tak samo z mikrofonami. Państwa mikrofony są dzisiaj wyciszone, dlatego jeżeli dochodziłyby jakieś odgłosy z Państwa pomieszczeń czy zza ściany, proszę również tutaj czuć się swobodnie, nie stresować się. My tych głosów nie będziemy słyszeć. Natomiast chciałabym, abyście Państwo aktywnie uczestniczyli w naszym dzisiejszym spotkaniu i chciałabym Państwa do tego zaprosić. Jest dostępny czat. Ten czat przez całe nasze spotkanie jest aktywny. Możecie Państwo zadawać pytania na tym czacie. Po prawej stronie jest sesja pytań i odpowiedzi. Proszę tam zadać pytanie, przesłać do nas. Po zakończeniu prezentacji naszych dzisiejszych prelegentek my te pytania odczytamy i się do nich tutaj ustosunkujemy. Tak więc ja myślę, że z kwestii technicznych to jest wszystko. Przejdźmy teraz do meritum spotkania. Przekazuję głos naszym prelegentkom. Paulina, zapraszam. Dzień dobry raz jeszcze. Uprzedzając główną tematykę spotkania, jak to było świetnie powiedziane, będziemy mówić o bezpieczeństwie i o zagrożeniach. Warto może na początku sobie wyjaśnić, dlaczego w ogóle płatności bezgotówkowe. Jest to wygodna forma robienia zakupów, opłacania rachunków czy sprawdzenia historii konta. Zatem rzeczywiście jest to funkcjonalne. Dlaczego zatem te zagrożenia występują? Mam nadzieję, że dzisiaj to wyjaśnię, ale już teraz pozwolę sobie na wniosek, że mogą być to formy bezpieczniejsze niż operowanie gotówką. Natomiast jak pokażę, te zagrożenia występują i warto zdać sobie świadomość, jak po prostu te ataki przebiegają i na co zwracać uwagę. Zacznijmy sobie od tego, aby wyróżnić sobie, jakie mamy teraz formy płatności. Oczywiście wszystkim nam znana gotówka, która jest z nami od lat, ale także płatności bezgotówkowe. Możemy je podzielić na kartę, czyli też taki fizyczny odpowiednik, jak i również bankowość online. Zacznijmy od gotówki. Rzecz nam znana, operujemy ją na co dzień, coraz mniej popularna z uwagi na popularyzację karty czy bankowości. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że taką gotówkę gubimy, bądź co gorsza, jest nam ukradziona. Tak często są kradzieże kieszonkowców czy też rabunki. Szanse na jej odnalezienie są nikłe. Świadczą o tym choćby przekazy medialne, w którym do rangi wydarzenia uchodzi fakt, że ktoś taką gotówkę oddał, jeżeli ją znalazł. Zatem statystyki mówią jasno, zgubienie czy kradzież gotówki, szanse na jej odzyskanie są bardzo niewielkie. No i właśnie tutaj pojawia się karta i bankowość online. Zacznijmy od karty.
Karta, podobnie jak gotówka, ma swój fizyczny odpowiednik, natomiast w przypadku jej zagubienia czy kradzieży już mamy to zabezpieczenie, jakim jest czterocyfrowy kod PIN. Co to oznacza? Jeżeli karta znajdzie się w niepowołanych rękach, nie ma swobody w dysponowaniu tymi środkami, jeżeli ta osoba nie zna kodu PIN. Ale chyba jeszcze bardziej ciekawym rozwiązaniem jest to, że możemy taką kartę zastrzec. Jeżeli zgubimy kartę bądź dokonała się kradzież, możemy albo przez infolinię banku, albo przez aplikację mobilną czy serwis dokonać zastrzeżenia karty. Można oczywiście także przez oddział, czyli stacjonarnie. Ciekawym rozwiązaniem jest także fakt, że możemy kartę zablokować czasowo. Są sytuacje, gdzie nie mamy pewności, gdzie ta karta jest, czy jest w naszym posiadaniu, czy też nie. Wtedy można skorzystać z takiej właśnie funkcjonalności. W przypadku bankowości online, tutaj już nie mamy tego fizycznego odpowiednika, jest to przestrzeń online, natomiast ta przestrzeń jest bardzo mocno zabezpieczona, ponieważ musimy wpisać hasło, login, a często także dodatkowy składnik, jakim jest na przykład kod SMS. Dodatkowo możemy także skorzystać z biometrii i odcisku palca. Tym samym stopnie tego bezpieczeństwa są różne. Jest to wieloetapowy system, aby dostać się do naszego konta. Możemy korzystać także z aplikacji. Jeżeli korzystamy z aplikacji, taki telefon może mieć blokadę i powinien mieć, więc to jest dodatkowe zabezpieczenie. Tym samym stąd wynika właśnie wniosek, że mogą być to płatności bezpieczniejsze. Jak to jednak jest, że cały czas te zagrożenia są i te oszustwa się zdarzają? Mam nadzieję, że dzisiaj Państwu wyjaśnię dlaczego, a zanim do tego przejdę, warto skoncentrować się na tym wykresie. Wykres przedstawia strony www, pod które najczęściej podszywają się oszuści. Spójrzmy, jakie są to podmioty. Mamy Facebook, OLX, Orlen, Onet, PGE, Tesla, PGNiG, Booking, Allegro, PKO BP, PayU, Poczta Polska, DPD. I dalej wiele podobnych portali ogłoszeniowych, portali sprzedażowych, oczywiście banków. Tym samym są to wszelkiego rodzaju podmioty, które świadczą usługi masowo do wielu użytkowników bądź klientów i z których korzystamy na co dzień, bądź na co dzień opłacamy rachunki, zaglądamy na ich stronę www. To sprawia, że właśnie pod te podmioty podszywają się oszuści. Wiadomości kierowane przez oszustów często przekierowują do fałszywych stron i właśnie celem jest podszycie się pod popularną stronę. Stąd popularność właśnie takich podmiotów. Przejdźmy sobie do kolejnego slajdu. I odpowiadając na to pytanie, jak to się dzieje, że do tych oszustw dochodzi, odpowiedź kryje się w haśle socjotechnika. To nic innego jak wszelkie zachowania oszusta, które nakłaniają do określonego działania drugą osobę. I zazwyczaj dzieje się to w ten sposób, że pewnymi taktykami emocjonalnymi, czasami także technicznymi narzędziami, oszust sprawia, że podejmujemy takie działanie, na jakie liczy. Tutaj mamy pewien obrazek, który pokazuje, jak jedna osoba wpuszcza drugą przez drzwi. I to jest taki skrót myślowy dla naprawdę wielu oszustw. I podam teraz jeden z nich. Jednym z nich jest oszustwo na kod BLIK, którego celem jest bezpośrednie otrzymanie płatności, tak jak tu teraz widzimy. I właśnie takie bezpośrednie otrzymanie płatności umożliwia podanie komuś kodu BLIK, a następnie zatwierdzenie transakcji. No i teraz popularyzuje się takie oszustwo, w których ktoś podszywa się pod osobę nam bliską poprzez albo portal społecznościowy, kradnąc jej konto, albo poprzez numer telefonu i bazując na zaufaniu oczekuje, by ten kod BLIK podać, a następnie my zatwierdzamy transakcję. Jak to się dzieje? Często motywuje to następującym zdaniem. Zapomniałem portfela, jestem w sklepie, mam limit transakcji, pomóż. Błędem jest niestety brak weryfikacji, komu ten kod BLIK udostępniamy. Jeżeli już decydujemy się na taki krok, nie może być tak, że zawierzamy temu, co widzimy na ekranie telefonu, czyli na przykład wiadomości SMS czy wiadomości Messenger i taki kod BLIK wklejamy. Więc to jest taki jeden z przykładów. Ale oszust może być także zainteresowany uzyskaniem dostępu do konta. Oczywiście najbardziej atrakcyjnym dostępem do konta jest nasze konto bankowe. A to dlatego, że tam możliwe jest samodzielne wytransferowanie tych środków, więc to sprawia, że tak często oszuści podszywają się pod stronę www banku. Tutaj już oszustwo oczywiście może opierać się na emocjach, ale potrzebna jest często fałszywa strona www i tam przygotowane są pola, w których wpisujemy login, hasło, kod autoryzacyjny. Dlatego dzisiaj pokażę, na co zwracać uwagę, żeby zweryfikować, czy strona jest autentyczna i czy rzeczywiście znajdujemy się na właściwej stronie. Tutaj jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Mianowicie nie tylko konto bankowe jest atrakcyjnym celem dla oszusta, może to być również nasze konto mailowe.
A to dlatego, że może ona pośrednio służyć do oszustwa, do wysyłania fałszywych linków, tak zwanych spamów, albo pamiętajmy, że przez konto mailowe często zmieniamy hasło do innych kont, więc chronimy wszelkie konta, które posiadamy w przestrzeni online. No i nawiążę jeszcze do konkretnej kolejnej rzeczy, jaką jest kradzież tożsamości. Dla wielu osób brzmi to abstrakcyjnie, nie wiem czemu, ponieważ tak naprawdę prawie każdy z nas zawarł jakąś umowę na odległość. Jest to dzisiaj bardzo częste, szczególnie w przypadku usług telekomunikacyjnych, kiedy bez wychodzenia z domu, poprzez telefon czy też internet, możemy zawrzeć umowę na przykład na internet, telefon i tym podobnych. Jak to wygląda? Oczywiście potrzebne są dane naszej tożsamości, a jest to nic innego jak dane takie jak PESEL, dowód osobisty, jego dane, no oczywiście imię, nazwisko i wszelkie inne dane, które są pomocne, telefon, e-mail. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć czujność, komu podajemy te dane, szczególnie w porozumiewaniu się na odległość, czyli przez telefon, czy też przez strony internetowe. Musimy zawsze weryfikować, czy podajemy to osobie, która powinna mieć do tego dostęp i czy te dane są niezbędne. Do dzisiaj na pewno do tego wiele razy nawiążę. No więc powoli zbliżamy się do omówienia prawdziwych ataków. Zacznijmy od pierwszego pytania. Jak taki atak się zaczyna? Odpowiedzią jest to, że po prostu zawsze jest to forma porozumiewania się na odległość. Czyli może być to wiadomość SMS, wiadomość e-mail, wiadomość na innym komunikatorze typu WhatsApp, Messenger, no i oczywiście rozmowa telefoniczna. Oszust będzie się z nami kontaktował w ten sposób, dlatego że jest możliwe zachowanie anonimowości, więc to jest przede wszystkim tak motywacja, a druga jest to łatwa forma kontaktu. Celem takiego oszusta będzie wyłudzenie poufnych informacji. Przed chwilą wspomniałam, że oczywiście są to dane naszej tożsamości, czyli numery PESEL, ale także dane, które umożliwiają dostęp do konta, hasła, loginy, kody autoryzacji, no oczywiście także dane karty płatniczej. Kolejną rzeczą, która może interesować takiego oszusta, to zainfekowanie naszego komputera. Dzisiaj przez komputer, ale także przez telefon dokonujemy bardzo wielu rzeczy. No właśnie, na przykład dokonujemy płatności, logujemy się do bankowości. Dlatego złośliwy program bądź aplikacja może wkradać takie dane, więc na to dzisiaj też zwrócę uwagę. No i ostatnią rzeczą może być bezpośrednie nakłonienie osoby do określonych działań. To znaczy, na przykład do wykonania przelewu, czy też do udostępnienia tego kodu BLIK, o którym dzisiaj już wspomniałam, więc na to również należy uważać. Tutaj jak widzimy te cztery formy kontaktu, SMS, e-mail, inny komunikator czy rozmowa telefoniczna, warto sobie podkreślić, że przez formy tekstowe, czyli e-mail, SMS, komunikator, można przekazać komuś link. To o linkach dzisiaj będziemy dużo mówić i właśnie przez te wiadomości tekstowe zazwyczaj przekierowania są do linków czy też złośliwych załączników, a to kieruje często na fałszywą stronę internetową. Dzisiaj już wskazywałam na ten wykres, który pokazywał podmioty, pod które najczęściej podszywają się oszuści i właśnie fałszywe strony internetowe zazwyczaj są łudzące do innych podmiotów, do podmiotów popularnych. Dzisiaj pokażę przykłady. Więc tak ważne jest, aby weryfikować, czy możemy klikać, czy możemy otwierać załącznik, i weryfikować właśnie nadawcę tej wiadomości. Tutaj mamy właśnie przykład takich konkretnych ataków. Po prawej stronie mamy wiadomość e-mail, a po lewej dwie wiadomości SMS. To, co je łączy, to link, czyli to, co się podświetla na niebiesko, bądź to jest ten ciąg liter zaczynający się na HTTPS. We wszystkich tych przypadkach mamy link i tak ważne jest, aby weryfikować, czy możemy w niego klikać. I jak to wygląda? W przypadku wiadomości mailowej nie patrzymy wyłącznie na to, co widzimy oczami, czyli tutaj na pierwszą nazwę, która nam się wyświetla. Tutaj mamy nazwę naszego banku PKO Bank Polski i logo banku, ale weryfikujemy adres e-mail. On również znajduje się na górze tego maila i ma tutaj w nazwie znaczek symbol małpy, czyli A w kółeczku. I jak spojrzymy, teraz się podkreślił, absolutnie nawet nie nawiązuje do nazwy PKO Bank Polski. Więc gdybyśmy spojrzeli na taką rzecz, już wiemy, że jest to oszustwo, zdemaskowaliśmy próbę oszustwa i absolutnie nie możemy w nic klikać, ani w załączniki, ani w linki. Spójrzmy sobie teraz na to, co znajduje się po lewej stronie. Po lewej również mamy linki i tutaj sytuacja jest o tyle trudniejsza, że sama weryfikacja numeru telefonu nie jest rzetelną, wystarczającą weryfikacją. Pod numer telefonu można się podszyć. Dlatego interesuje nas treść wiadomości,
czy rzeczywiście powinniśmy taką dostać i link. Spójrzmy sobie na pierwszą wiadomość, prezent od Allegro. Co ona zawiera? Zawiera kuszenie jakimś prezentem, ale taka wiadomość nie ma polskich znaków językowych i to może być sygnał, że jest to oszustwo. Profesjonalne podmioty zazwyczaj dbają o poprawność językową, to po pierwsze. Po drugie, zauważmy, że jeżeli ktoś nam daje coś za darmo, próbuje nas zaciekawić, może być to próba oszustwa. A kolejna rzecz, jest tu próba nakłonienia nas do instalacji aplikacji. Zazwyczaj w różnych podmiotach korzystamy z jednej aplikacji, nie jest konieczne instalowanie dodatkowych, ale zwróćmy uwagę po prostu na te linki. Możemy je sobie przekopiować do notatnika i na spokojnie sprawdzić, czy należą do tego podmiotu, za które się ktoś podaje. No i tutaj widzimy, że ta nazwa Allegro nie jest w głównym adresie. Gdzieś występuje w tym SMS-ie wyżej, ale nie jest to oficjalna strona Allegro. Więc tutaj mamy kilka rzeczy. Poprawność językowa, tekst, no i oczywiście link. Zawsze możemy skierować takie zapytanie bezpośrednio do tego rzekomego nadawcy, czy do nas skierował jakąś wiadomość. Nie klikajmy, jeżeli mamy pewności. Więc to jest taki najważniejszy wniosek. No i prawdziwy adres banku, pamiętajmy o tym, że zawsze kończy się na @ipco.pl lub @pkobp.pl. Tu mieliśmy przykład, w którym oszust w żaden sposób nawet nie nawiązał do nazwy, więc to jest bardzo istotne. Tutaj mamy przykład również wiadomości mailowych. To, co je łączy, to próba podszycia się pod bank, PKO Bank Polski. Wiadomość po lewej stronie zawiera logo banku, natomiast czym się ona różni? Różni się linkiem, ponieważ wiadomość po lewej stronie ma załącznik, więc tutaj jest ta różnica. I tak jak wspominałam, musimy się zastanowić, czy zarówno w link, czy też załącznik możemy klikać. Jak taką weryfikację przeprowadzić? Jest to proste, ponieważ koncentrujemy się na jednej rzeczy, najważniejszej, czyli na adresie mailowym. I znając prawdziwy adres, który jak wspominałam kończy się na ipco.pl, a nie ipco.pl.com, już widzimy, że ta wiadomość po lewej stronie nie jest wiadomością autentyczną. Tutaj możemy powiedzieć, że oszust próbował być kreatywny i nawiązać w jakiś sposób do oryginalnej nazwy banku, natomiast jest taka zasada, nie ma dwóch takich samych adresów mailowych. Dlatego silą się na kreatywność, próbują stworzyć coś podobnego, ale zawsze ta różnica będzie. Więc zachęcam, aby rzeczywiście od początku do końca weryfikować te adresy mailowe. Natomiast po prawej stronie mamy adres mailowy, który nawet w żaden sposób nie nawiązuje do adresu bankowego. I widząc te dwie rzeczy, czyli te adresy mailowe, już wiemy, że nie możemy klikać ani w link, ani w załącznik. Więc tak wygląda prawidłowa weryfikacja maila. Możemy oczywiście zwracać także uwagę na treść wiadomości, ponieważ może zawierać błędy, które świadczą o próbie oszustwa. Mogą być dosyć dziwne, nietypowe dla banku, zachęcające do dziwnych działań, więc to również może być pewnym sygnałem ostrzegawczym. Kolejny przykład oszustwa to stworzenie fałszywej strony internetowej. To wszystko się tak naprawdę łączy, dlatego że fałszywa strona internetowa, często dochodzimy do niej przez właśnie ten link. Gdybyśmy kliknęli na link, znajdujemy się na takiej stronie. I bardzo często oszust nakłania we wszelki sposób, czy we wiadomości SMS, czy we wiadomości mailowej, aby w taki link kliknąć i wówczas znajdujemy się na stronie. Jak powinna wyglądać weryfikacja strony internetowej? Skupiamy się, podobnie jak na adresie mailowym, na adresie strony www, czyli to, co znajduje się w pasku przeglądarki. Analizujemy całość tego adresu od początku do końca. Wskazuję tutaj, na dole mamy widoczne, że prawdziwy adres to www.ipco.pl. Tu jak widzimy, ten adres jest inny, bo jest to myipco.net. Jest tu również próba kreatywności oszustwa, w jakiś sposób chciał nawiązać do prawdziwego adresu, ale jak widzimy, nie jest tożsamy. I powtórnie podkreślam pewną zasadę. Nie ma dwóch takich samych adresów e-mail, a jeżeli chodzi o strony www, nie ma dwóch takich samych stron www. Więc dlatego tak podkreślamy, aby sprawdzać ten pasek przeglądarki w przypadku stron, ponieważ nie jest możliwym podszycie się pod adres strony www. Zwrócę jednak uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie nie ma tutaj kłódki. Ta kłódka często jest wspominana jako jakiś synonim bezpieczeństwa i nie jest to prawidłowe stwierdzenie.
Kłódka świadczy po prostu, że dane na stronie są szyfrowane, czyli nie są dostępne każdemu, nie są łatwo dostępne. Tutaj kłódki nie ma, więc to jest również sygnał ostrzegawczy, ponieważ profesjonalne podmioty, a takimi są na pewno banki, zawsze szyfrują dane. Więc to jest kolejna rzecz, która budzi niepokój na tej stronie. Na takiej stronie nie możemy wykonywać żadnych działań, powinniśmy ją wyłączyć, warto to zgłosić. Ale uprzedzam, aby weryfikować adres, to jest najważniejsza rzecz. Brak kłódki to oczywiście kolejna rzecz, która powinna wzbudzić nasz niepokój. Tutaj mamy przykład zupełnie inny, ponieważ mamy logo popularnej sieci sklepów marki Biedronka. I zastanówmy się nad tym, czy jest to prawdziwa strona. Aby to sprawdzić, ponownie sprawdzamy pasek przeglądarki i to, co się na nim znajduje, czyli adres mailowy. No i jak sprawdzimy, to widzimy, że jest wskazane Biedranka, Polan, no już dalej nie będę cytować, ciąg dalszych słówek, zlepek liter i cyfer. Nie jest to oficjalna nazwa sklepu. Po pierwsze jest literówka Biedranka, po drugie jest dosyć nieprofesjonalnie ta domena stworzona. Jeżeli sobie sprawdzimy oficjalny adres sklepu, będziemy widzieć, że jest on prostszy. Więc tutaj już widać, że jest to próba oszustwa, jest to fałszywa strona. Niemniej jednak mamy kłódkę, więc jeżeli ktoś dalej wierzy i miał ten utrwalony mit bezpieczeństwa w kłódce, to teraz warto sobie wyjaśnić, czym ta kłódka jest tak naprawdę. Ta kłódka świadczy właśnie o szyfrowaniu danych i w dzisiejszych czasach 8 na 10 stron fałszywych także korzysta z szyfrowania, dlatego ta kłódka się wyświetla. Dlatego nie jest prawidłowym utożsamianie jej z bezpieczeństwem. Natomiast zachęcam do innej rzeczy. Widzimy kłódkę, kliknijmy w nią, ponieważ za nią kryje się certyfikat, czyli to, do kogo ta strona należy. Gdybyśmy kliknęli, zobaczylibyśmy, że strona nie należy do strony Biedronka, więc tak ważne jest, aby klikać właśnie także w takie rzeczy, ponieważ nie każdy prawidłowo rozpozna może adres strony www. Tutaj kolejny przykład. Cofam się teraz do wykresu, który przedstawiłam Państwu na początku i tam były różne podmioty, wśród nich właśnie portal sprzedażowy, jakim jest Allegro. Allegro to portal, który ma dużo klientów i użytkowników, stąd tak często oszuści nawiązują do loga Allegro, wykorzystują jego grafikę i próbują podszyć się pod stronę www. Tutaj mamy przykład takiej strony. No i ponownie zwracamy nie na to, co widzimy, nie na grafikę, nie na kolorystykę, która jest łudząca podobna, ale na adres strony, czyli na to, co się znajduje na górze, czyli w pasku przeglądarki. I mamy następujący adres www.allegro.home.ro. Tymczasem prawdziwy adres to www.allegro.pl, a nie allegro.home i zupełnie inne rozszerzenie. Więc tak ważne jest, aby sprawdzać te adresy, ponieważ wystarczy to do weryfikacji, czy jesteśmy na stronie autentycznej, czy na fałszywej. No i przypominam, możemy także klikać w kłódkę, jeżeli ją widzimy, i sprawdzać, do kogo ta strona należy. Omówiliśmy sobie teraz wiadomości mailowe, wiadomości SMS-owe, także strony www, które często są przekierowywania do nich przez linki. No ale mamy jeszcze kolejny sposób porozumiewania się, czyli telefon. Kiedyś o telefonie było głośno poprzez spopularyzowanie się takiego oszustwa, które nazywało się metodą na wnuczka. Wyglądało to tak, że nieznana osoba dzwoniła na numer telefonu starszej osoby, podawała się za wnuczka, przedstawiała jakiś scenariusz wskazujący na problemy i konieczność uzyskania gotówki. Dalsza część ataku w przypadku uwierzenia przez osobę starszą w taki komunikat polegała na tym, że gotówka stacjonarnie była przekazywana. Natomiast to oszustwo zanikło i wydawało się, że komunikacja przez telefon może wyjdzie z użytku przez oszustów. Otóż nie. A dlaczego? Dlatego, że pojawiło się nowe narzędzie umożliwiające uwiarygodnienie swojego oszustwa, a jest nią możliwość podszycia się pod dowolny numer telefonu. Jak to wygląda? Oszust na przykład zakłada, że podszyje się pod pracownika banku. Wybiera w swoim komputerze możliwość wpisania oficjalnego numeru telefonu banku i taki numer wyświetla się na telefonie potencjalnej ofiary odbiorcy. Dalej przedstawia różne scenariusze. Zazwyczaj bazuje na strachu i może wyglądać następująco. Przedstawia teorię, że nasze pieniądze są zagrożone. Odnotowano dziwny
dziwną próbę przelewu, która może nie pochodzić od odbiorcy i pyta się nas, czy taki przelew dokonywaliśmy. Uwiarygadnia swoje działania, przedstawia się często jako pracownik działu bezpieczeństwa, a dalsze pytania zmierzają do tego, aby wyłuskać od nas jak najwięcej informacji. I tutaj wrócę do tego, co wcześniej mówiłam, czyli że oszustowi może zależeć nie tylko na bezpośrednim wykonaniu przez nas przelewu podania kodu BLIK, ale także na uzyskaniu danych takich jak PESEL, numer dowodu tożsamości, czy też dane do logowania do naszego konta bankowego, bądź też numer karty płatniczej. Na jej odwrocie mamy kod CVV, który jest tak ważny, aby go chronić, i wszelkie inne dane umożliwiające utożsamienie nas, więc jest to istotne, aby mieć świadomość, z kim rozmawiamy, jakie dane są potrzebne, jakie możemy podać. Tutaj zwrócę uwagę, że pracownik banku nigdy nie żąda pełnego numeru PESEL i danych karty płatniczej czy danych do logowania. Jeżeli się z nami kontaktuje, oczywiście przeprowadza weryfikację, ale do weryfikacji nie są potrzebne wszelkie istotne dane naszej tożsamości. Więc jeżeli ktoś żąda takich danych, powinna nam się zapalić czerwona lampka. Natomiast skala tych oszustw jest tak duża, że PKO Bank Polski jako pierwszy na rynku wprowadził nową funkcjonalność. Jeżeli korzystają Państwo z aplikacji IKO, zachęcam do tego, aby mieć świadomość o jej istnieniu. Jest nią możliwość zweryfikowania pracownika banku. Jak to wygląda? Kontaktuje się z nami pracownik banku przez telefon. Nie mamy pewności, czy to rzeczywiście ta osoba, albo z bezpieczeństwa chcemy to zweryfikować dodatkowo. Prosimy, aby skierowała do nas wiadomość na ekran telefonu, wiadomość push, gdzie wyświetli nam się jej imię, nazwisko i stanowisko. Jeżeli jest to rzeczywiście pracownik banku, po chwili powinniśmy otrzymać taki szybki komunikat, gdzie jest widoczne imię, nazwisko, stanowisko, prosimy o podanie. Jeżeli jest oczywiście to oszust, no to nie ma takiej możliwości, bo nie ma dostępu do infrastruktury bankowej, więc sprawa jest oczywiście ułatwiona. Kolejną rzeczą jest taka, aby pamiętać, że nawet jeśli z tej aplikacji nie korzystamy, to po prostu pamiętajmy, że dane takie jak PESEL, dane karty płatniczej czy dane logowania są danymi, które powinniśmy ściśle chronić. Jeżeli mamy wątpliwość, zawsze możemy się rozłączyć i samodzielnie wybrać numer, który nas interesuje, oficjalny numer czy to banku, czy innej instytucji. Pamiętajmy o tej funkcjonalności jednak z aplikacji, jeśli mamy taką aplikację, a jeśli nie, pamiętajmy, że nie wiemy, kto jest za telefonem. No i właśnie na tle tego nowego narzędzia, narzędzia, które umożliwia podszycie się pod numer telefonu, nie tak dawno był dosyć masowy atak podszycie się pod numer telefonu ZUS. Ten numer telefonu wielu Polaków ma zapewne zapisane, dlatego jeżeli taki oszust dzwonił, wyświetlało się, że dzwoni jednostka ZUS. Kolejno atakujący oszust prosił o wrażliwe dane, często były to dane do logowania do PUE do ZUS. Jeżeli oczywiście ktoś podał, no niestety mógł dać takiemu oszustowi narzędzie, aby dostać się do konta, a tam też są bardzo istotne dane. Po całej tej akcji, ponieważ akcja miała rzeczywiście masowy charakter, ZUS wydał komunikat, że pracownicy nie żądają takich danych, więc tutaj, tak jak wskazywałam, żaden pracownik instytucji nie będzie prosił o dane do logowania, to jest bardzo istotne, i uczulił na to, aby nie wierzyć, nie kończyć weryfikacji na tym, co widzimy na ekranie telefonu, na numerze telefonu. Oszuści mogą dziś z łatwością zmieniać wyświetlaną nazwę. Jest to narzędzie, które nazywamy jako możliwość dokonania spoofingu. Więc teraz musimy uważać, aby weryfikować także dane, które przekazują przez telefon. No i na koniec trudno nie wspomnieć o oszustwie, które można zakwalifikować jako stare metody, nowe odsłony. Jest to oszustwo na dopłatę. Jak to wygląda? Tutaj mamy przykład. Przykład podszycia się pod Pocztę Polską. Widzimy tutaj barwy, wykorzystanie logo. Natomiast spójrzmy sobie na dwie rzeczy. Na to, co podkreśliłam tutaj w kółku, w elipsie, jest to link. Jak widzimy, nawet nie nawiązuje do prawdziwego adresu Poczty Polskiej. Mamy też link wiadomości. I właśnie tego rodzaju oszustwa bazują na tym, że przekierowują na fałszywe strony podmiotów bądź serwisów płatności. Jak wygląda taki atak? Zazwyczaj ma trzy elementy. Pierwszym elementem jest wskazanie, że istnieje konieczność dopłaty niewielkiej kwoty do zamówienia, do rachunku. Druga rzecz to element strachu, to znaczy groźba na przykład odłączenia prądu, energii elektrycznej, wody, gazu, wstrzymania przesyłki, więc to jest bazowanie na strachu. No i ostatni element, czyli oczywiście to przekierowanie, czyli link.
I tutaj musimy uważać na to, aby w takie linki nie klikać, jeśli mamy pewności, czy rzeczywiście prowadzą do prawdziwych stron. Teraz pokażę przykład bardzo popularnego ataku, który dotyczy podmiotu, jakim jest PGE. To jest cały czas ten sam problem, to znaczy cyklicznie wysyłane są nowe wiadomości, nowe komunikaty, które mają troszkę inną treść, inne linki. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Jest rzeczywiście zawsze element straszenia, jest wskazanie dosyć małej należności i na końcu link. Przeanalizujmy sobie pierwszą wiadomość. Na dzień 24 maja zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie należności 3,46, zapłać teraz i mamy link. Na co zwrócę uwagę? Przede wszystkim są jakieś błędy językowe, brak polskich znaków. To może świadczyć o tym, że komunikat przygotowywała osoba z zagranicy, oszust. Po drugie, mamy rzeczywiście znowu straszenie, tutaj odłączenie energii elektrycznej, mamy niewielką kwotę. Dlaczego niewielka kwota? Dlatego, że wtedy jest mniejsza szansa na to, że ktoś zweryfikuje tą należność, ponieważ tak bardzo ta emocja strachu wpłynie na to, że po prostu od razu kliknie i dokona kolejnych działań. Na tle tak wielkich SMS-ów, tak wielkiej skali SMS-ów, sam PGE Obrót przypominał, że w korespondencji przypominającej o zaległych płatnościach nigdy nie wysyła linków. Zazwyczaj wysyła właśnie numer klienta, numer faktury, należność, termin. No i właśnie może to jest klucz, dlatego żeby nie padać ofiarą takich oszustw. Zastanówmy się teraz, jak komunikują się z nami kluczowi dostawcy, czy to energii, prądu, gazu, podmioty, co do których cyklicznie regulujemy należności. Zazwyczaj nie robimy tego przez linki. Zazwyczaj wygląda to zupełnie inaczej, więc już teraz zwróćmy uwagę, że ta komunikacja może być po prostu fałszywa, jeżeli taki link jest nam przesłany. Natomiast jeżeli oczekujemy takiego linku, to możemy po prostu przekopiować go sobie i zweryfikować, czy on rzeczywiście jest odnośnikiem do prawidłowej strony płatności. Natomiast w znacznej większości przypadków podmioty nie mają w standardzie wysyłać linków do płatności. Tutaj było kilka rzeczy, które zwraca uwagę, właśnie nieprawidłowe linki, ale także brak polskich znaków, jak również te nikłe kwoty, które mają uśpić naszą czujność, że szybko klikniemy i nie zweryfikujemy tych istotnych rzeczy. Omawiając sobie te przykłady wiadomości, maili, fałszywych stron internetowych, myślę, że możemy teraz wyłonić sobie takie 6 przesłanek, które mogą wskazywać na to, że ktoś się podszywa. To znaczy, że mamy do czynienia z phishingiem. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócę uwagę, to jest to, że nie odbieramy komunikatów tylko i wyłącznie wizualnie, tylko weryfikujemy adresy e-mail. Często w tych adresach właśnie są skopiowane loga profesjonalnych podmiotów, pod które się podszywają. Ta nazwa nadawcy może być dowolnie kreowana. To, co nas powinno interesować, to adres e-mail, ponieważ nie ma dwóch takich samych adresów e-mail. Kolejna rzecz. Przez to, że cyberprzestępcy zazwyczaj ataki kreują masowo, czyli do wielu potencjalnych ofiar, używają zwrotów ogólnych, na przykład drogi kliencie, drogi użytkowniku. To również może być jakiś znak o tym, że mamy do czynienia z masowym SMS-em, a nie skierowanym właśnie do nas. Zwracamy także uwagę na literówki i gramatykę. Oczywiście każdemu zdarzają się błędy, ale profesjonalne podmioty zazwyczaj używają prawidłowej pisowni, więc to jest istotne, a fakt tych takich literówek, czy też brak polskich znaków, może świadczyć właśnie o tym, że oszust jest z zagranicy, często z tej wschodniej i po prostu nie operuje językiem polskim. Taktyki emocjonalne to bardzo często podłoże wszelkich ataków, chyba najbardziej widoczne przy oszustwach na dopłatę, dlatego że tam było bazowanie na emocji strachu, odcięcie prądu, wstrzymanie przesyłki, ale również wszelkie inne oszustwa gdzieś tą emocję w sobie często niosą. Na przykład w przykładzie blik jest to zaufanie do tej bliskiej osoby, zapomniałem portfela, ktoś też tytułuje, więc często te emocje towarzyszą. Pamiętajmy, że profesjonalne podmioty zazwyczaj tak nie formułują do nas komunikatów. Uważamy także na załączniki. O linkach się dużo mówi, ale zapominamy o tym, że w wiadomości e-mail możemy przekazać załącznik. I tak istotne jest, aby zweryfikować, od kogo pochodzi wiadomość, ponieważ za nazwą danego załącznika może kryć się złośliwe oprogramowanie. I tak to na komputerze czy też na telefonie może wykradać nasze cenne dane, jakie na pewno są nimi dane do bankowości elektronicznej i zresztą nie tylko. No i oczywiście clue tych wszystkich oszustw zazwyczaj to jest ten link. Nie klikamy w link, jeżeli nie mamy pewności, dokąd przekierowuje i czy pochodzi rzeczywiście od
właściwego podmiotu. Tak jak pokazałam, większość tych SMS-ów czy maili bazuje na tym, że mają w sobie jakiś link, który przekierowuje do strony, która jest stroną fałszywą, przygotowaną przez oszusta. Jej celem jest to, aby w danych polach wpisać właśnie dane do bankowości, czy dane karty płatniczej, czy dane naszej tożsamości, a dalej trafiają one w ręce oszusta. Podsumowując jednak wszystko, czyli nie tylko te wiadomości, ale całe nasze przebywanie w tej przestrzeni, możemy wykreować sobie takie 10 zasad cyberbezpieczeństwa. I tutaj pierwszą z nich jest na pewno to, aby dokładnie sprawdzać treści SMS i powiadomienia ICO przed potwierdzeniem transakcji. Jest to bardzo ważny etap zatwierdzania płatności. I tutaj nawiążę ponownie do oszustw na dopłatę. Mianowicie część z nich mogłaby nie ulec finalizacji, gdybyśmy zweryfikowali tą ostateczną płatność, która by się nam wyświetlała na ekranie telefonu, bowiem bardzo często polegała ona na tym, że ta wiadomość rzeczywiście miała tą niską kwotę, na przykład złote 25, ale rzeczywista płatność to była 1250 zł, czyli wielokrotność tej kwoty, natomiast wizualnie wyglądała podobnie. Dlatego tak ważne jest, aby działać bez pośpiechu, czytać i weryfikować. Kolejną rzeczą jest to, aby nie udostępniać naszych danych, jeżeli nie mamy pewności, czy możemy to zrobić. I tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, aby je gdzieś pokazywać stacjonarnie, tylko właśnie, aby weryfikować, czy możemy na danej stronie je wskazać, czy możemy komuś je podać przez telefon. Wszelkie formy porozumiewania się na odległość są takim zagrożeniem, a dane takie jak login, hasło, dane karty płatniczej, czy nawet nasz PESEL umożliwiają szereg oszustw. Pamiętajmy o tym. Nie zakładamy także, że nazwa nadawcy czy logo świadczy o tym, że to jest rzeczywiście ten podmiot. Weryfikujemy albo adres maila, albo na przykład weryfikujemy komunikat treści tej wiadomości. Pamiętamy także o tym, aby nie klikać w linki, jeżeli mamy pewności. I tutaj również podobnie wygląda sytuacja w przypadku dodatkowych aplikacji. Bank zazwyczaj nie żąda, aby instalować dodatkowe aplikacje. No i pojawia nam się kłódka. Kłódka często związana z adresem strony www. Oczywiście weryfikujmy te adresy stron www, ale brak kłódki powinien wzbudzić niepokój, ponieważ kłódka jest obowiązkowym elementem każdego profesjonalnego podmiotu, czyli na pewno każdego banku. Jej brak świadczy raczej o tym, że jest to oszustwo. Natomiast jeżeli ją widzimy, pamiętajmy, że ona nie jest symbolem bezpieczeństwa. Powinniśmy w nią kliknąć i sprawdzić, do kogo strona należy. Fakt, że kłódka jest, świadczy o szyfrowaniu danych. Sprawdzajmy także, czy nasze urządzenie jest aktualizowane. To znaczy, zarówno telefony, jak i komputery mają pewne oprogramowanie. Jeżeli chodzi o telefony, mają to wgrane w system, więc powinniśmy aktualizować. Zazwyczaj wyświetla nam się taki komunikat i często klikamy pomiń. Jest to nieprawidłowe. Warto na bieżąco śledzić, czy mamy aktualne oprogramowanie. Hasła. Hasła to kolejna rzecz, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, my sami odpowiadamy za nasze bezpieczeństwo i to często objawia się właśnie w tym, jak kreujemy hasła. Po pierwsze, powinny być skomplikowane, a po drugie, nie używamy tego samego hasła do różnych kont. Wyobraźmy sobie, że właśnie nieopatrznie wpiszemy takie dane, w tym hasło, na fałszywej stronie. Co jeśli takie same hasło mamy zarówno do poczty, zarówno do bankowości elektronicznej i do innych portali. Nie jest to wtedy sytuacja bezpieczna i musimy do każdego takiego portalu hasło zmieniać. Jeżeli chodzi o internet, pamiętajmy, że źródłem naszego internetu jest albo sieć jakaś bezprzewodowa, albo przewodowa i może być to także Wi-Fi. Bardzo chętnie często korzystamy teraz z Wi-Fi, natomiast jeżeli korzystamy z sieci publicznych, niezabezpieczonych Wi-Fi, to pamiętajmy, że jeżeli my mieliśmy łatwość podłączeniu się do takiej sieci, tak samo taką łatwość może mieć oszust. Dlatego bardzo ważne jest, aby w takich sytuacjach nie logować się absolutnie do bankowości elektronicznej i korzystać z tych sieci tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. No i ostatnią rzeczą jest to, aby traktować nasz komputer jako bardzo ważne narzędzie, które powinno być bezpieczne, a za to bezpieczeństwo wpływa także to, co do niego podłączamy. Kiedyś częstsze były, teraz troszkę rzadziej, oszustwa, które polegały na tym, że przez pendrive instalowane było samoczynnie złośliwe oprogramowanie. Dlatego pamiętajmy również o tym niuansie, że to również jakkolwiek taka fizyczna rzecz może być nośnikiem złośliwej rzeczy. To by było na tyle. Jakkolwiek tych zasad jest 10, to są one dosyć proste i wystarczy kilka z nich, aby czuć się bezpiecznie, natomiast zastosowanie tych wszystkich myślę, że jest takim kompendium wiedzy
i bezpiecznego zachowania w internecie. Mam nadzieję, że teraz każdy z nas, który poznał te, szczególnie te ataki, ma wiedzę, jak może wyglądać oszustwo, a dzięki temu wie, jakich błędów nie popełniać. Pamiętajmy o tych zasadach, one są cały czas też na stronie banku, więc można do nich wracać. No i życzę bezpiecznego bankowania, a teraz oddaję głos Justynie. Witam Państwa. Jestem pewna, że dzięki informacjom przekazanym do tej pory przez Paulinę po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania będą Państwo jeszcze bardziej aktywnymi, a przede wszystkim jeszcze bardziej świadomymi użytkownikami bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej, ostrożnymi, uważnymi, sprawdzającymi, wyczulonymi na wszelkie nietypowe sytuacje i sytuacje podejrzane, zwłaszcza na komunikaty, jakie do Państwa docierają od osób, których Państwo nie znają, na e-maile z załącznikami, których się Państwo nie spodziewali, na SMS-y z linkami i z treściami nakłaniającymi do klikania w te linki, wreszcie na kontakt telefoniczny od nieznanych sobie osób, zwłaszcza jeżeli te osoby podają się za pracownika banku albo na przykład jakichś doradców inwestycyjnych i nakłaniają Państwa albo do przekazania poufnych danych, które powinny być znane tylko Państwu, jak na przykład hasło dostępu do serwisu internetowego, albo domagających się wykonywania jakichś działań związanych z obsługą Państwa rachunku. Mam nadzieję, że z naszego dzisiejszego spotkania wyjdą Państwo świadomi nie tylko dużej ilości zagrożeń, jakie czyhają w sieci na nas wszystkich będących użytkownikami internetu, ale przede wszystkim świadomi tego, że zachowując ostrożność i kierując się kilkoma podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, możemy tych zagrożeń uniknąć tych pułapek. Paulina podsumowała te najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa na zakończenie swojej wypowiedzi. Natomiast jeżeli dobrze się zastanowimy nad tym, to duża część z nich sprowadza się do tego, że w cyberprzestrzeni powinniśmy działać w ten sposób, ażeby przede wszystkim samodzielnie nie dać oszustom klucza do naszych rachunków, do naszych pieniędzy, do naszych danych, poprzez ujawnienie osobom nieuprawnionym danych, poufnych danych, takich jak na przykład dane do logowania do bankowości elektronicznej, kod autoryzacyjny SMS generowany dla potrzeb autoryzacji zlecanych przez nas transakcji, jak kody BLIK, które generujemy podczas zlecania operacji w aplikacji mobilnej, danych karty do konta, karty kredytowej, czy też danych dokumentu tożsamości. Gdyby jednak zdarzyła się taka sytuacja, że zorientują się Państwo, że Państwa poufne dane, te, które wymieniłam przed chwilą, zostały przejęte, wyłudzone, wykradzione przez osoby trzecie, wówczas najważniejsze staje się, żeby jak najszybciej spowodować, żeby te dane nie mogły zostać przez przestępców wykorzystane. Czyli jeżeli doszło do ujawnienia danych do logowania, należy albo zablokować dostęp do serwisu, albo zmienić te hasła, tak żeby przestępcy nie mogli się do tego serwisu zalogować. Jeżeli doszło do ujawnienia danych karty, należy kartę zastrzec, tak żeby przestępca nie mógł z tej karty skorzystać, czy to fizycznie w punkcie handlowo-usługowym, czy wykorzystując te dane podczas płatności kartą w internecie. I tak jak powiedziałam, ponieważ w takiej sytuacji ujawnienia danych najbardziej liczy się czas, w jakim na tę sytuację zareagujemy, sugeruję w każdym takim przypadku przede wszystkim skontaktować się z infolinią banku telefonicznie pod numerem 0800 302 302 lub 81 535 6060. Sugeruję, żeby Państwo te numery zapisali sobie w książce adresowej swojego telefonu, tak aby w razie konieczności nawiązania pilnego kontaktu, właśnie na przykład jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Państwa danych czy środków, można było ten numer aktywować jednym kliknięciem bez konieczności poszukiwania go w danej sytuacji. Po nawiązaniu połączenia z konsultantem ważne jest, żeby opowiedzieć, jaki miało przebieg zdarzenie, w wyniku którego doszło do ujawnienia tych danych. To znaczy, czy Państwo kliknęli w jakiś link, czy ktoś się z Państwem kontaktował i nakłonił do ujawnienia czy przekazania jakichś danych. Bardzo ważne jest również to, żeby powiedzieć pracownikowi infolinii, jakie dane zostały ujawnione. Dzięki tym informacjom uzyskanym od Państwa pracownik banku będzie mógł podjąć
wszystkie czynności niezbędne do tego, żeby te dane zabezpieczyć. Podczas rozmowy z pracownikiem infolinii będzie można zablokować dostęp do serwisu IPKO, można złożyć dyspozycję zastrzeżenia dokumentu tożsamości, zastrzeżenia karty, będzie można sprawdzić na przykład saldo państwa rachunku, żeby upewnić się, że żadna nieuprawniona transakcja nie została zrealizowana przez osoby do tego nieupoważnione, sprawdzić historię rachunku. Konsultanci oczywiście służą też wszelką inną pomocą w zakresie bezpieczeństwa, pomogą zmienić hasło na przykład do serwisu IPKO, albo poradzą, jakie należy podjąć działania, jeżeli na przykład ktoś z Państwa będzie miał podejrzenie, że jego komputer czy telefon został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Oczywiście wszechstronnej pomocy w takiej sytuacji, gdyby Państwo podejrzewali, że padli ofiarą cyberataku, udzielą także pracownicy naszych oddziałów. Można taką sytuację zgłosić w placówce banku, przy czym tutaj znowu wrócę do tej kwestii czasu. Zdecydowanie szybciej będzie aktywować numer telefonu i nawiązać połączenie z infolinią banku, niż udać się do placówki banku, stąd właśnie to pierwsze rozwiązanie polecam. Natomiast warto pamiętać o tym, że dużo z tych działań w celu zabezpieczenia naszych środków i naszych danych możemy wykonać sami jako użytkownicy bankowości elektronicznej czy też mobilnej. Samodzielnie możemy zablokować dostęp do serwisu internetowego, logując się do IPKO, wchodząc w ustawienia, wybierając odpowiednie opcje dotyczące zarządzania dostępami do poszczególnych kanałów. Możemy też samodzielnie, dosyć sprawnie i szybko zmienić sobie hasło do IPKO. Można to zrobić zarówno w serwisie internetowym, jak i w aplikacji mobilnej IKO. Nadając nowe hasło do serwisu internetowego, powodujemy, że stare, w posiadaniu którego znalazł się oszust, przestaje być ważne i stąd dzięki temu już zabezpieczamy dostęp do swoich rachunków. Kolejną opcją, jaką możemy samodzielnie wykorzystać w sytuacji, kiedy zagrożone są nasze środki, to jest możliwość zastrzeżenia karty. Z opcji zastrzeżenia karty korzystajmy wówczas, kiedy mamy absolutną pewność, że ta karta została skradziona, bądź jej dane znalazły się w posiadaniu osób nieupoważnionych, oszustów, albo też, że nie mamy szansy na odnalezienie zagubionej karty, ponieważ opcja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna. Wiąże się z koniecznością wydania dla Państwa nowej karty i przekazania czy wysłania jej do Państwa. Natomiast w sytuacji, kiedy karta się gdzieś zagubiła, zawieruszyła, ale nie mamy pewności, co się z nią stało, jest szansa na jej odnalezienie, wówczas sugeruję skorzystać z opcji czasowego zablokowania karty. Można to zrobić na przykład w IKO dosłownie dwoma kliknięciami. Wtedy na spokojnie, będąc pewnymi, że nasze środki są bezpieczne, można spróbować odnaleźć tę kartę, ustalić na spokojnie, co się z nią stało. Jeżeli ona się odnajdzie, można znowu dwoma kliknięciami tę kartę odblokować i dalej z niej korzystać. Natomiast jeżeli nasze poszukiwania zawiodą i okaże się, że nie ma szansy na odnalezienie karty, wówczas dopiero skorzystać z opcji jej zastrzeżenia. Istotnymi danymi poufnymi, na które powinniśmy szczególnie uważać i szczególnie je chronić, to są dane takie jak PESEL, czy też dane dokumentu tożsamości. Stąd znowu, jeżeli mamy pewność, że nasz dowód został skradziony, zagubiony, bądź na przykład doszło do jakiejś sytuacji, w której Państwo wiedzą, że w posiadaniu na przykład skanu dokumentu tożsamości mogła się znaleźć osoba trzecia, wówczas też dobrze jest zastrzec taki dokument. Można to zrobić w swoim banku, w którym ma się rachunek, telefonicznie, natomiast udając się do placówki takiej stacjonarnej, właściwie w każdym banku.
Była też mowa już dzisiaj o oszustwach polegających na podszywaniu się, czy to pod pracownika banku, ale również pod doradców inwestycyjnych, przez osoby dzwoniące do państwa. I te osoby nie tylko wprost próbują wyłudzić dane bądź nakłonić państwa do wykonania jakichś czynności na rachunku, ale też wielokrotnie mogą namawiać do zainstalowania na państwa telefonie czy komputerze dodatkowej aplikacji. Często powołują się na względy bezpieczeństwa w tej sytuacji. Proszę nie ulegać takim namowom. Bank nigdy nie wymaga od państwa instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Nie jest to konieczne. Natomiast gdyby się zdarzyło tak, że ktoś z państwa takiej manipulacji ulegnie i zorientuje się, że do tego doszło, należy taką aplikację jak najszybciej odinstalować i znowu ze względów bezpieczeństwa zmienić hasło dostępu do serwisu internetowego na nowe, własne, ponieważ prawdopodobnie po zainstalowaniu takiej aplikacji zostało ono przejęte przez osoby nieuprawnione, ponieważ po to właśnie służą te aplikacje. Zawsze, jeżeli państwo mają podejrzenie, że padli ofiarą przestępstwa, należy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania. Proponuję udać się na najbliższy komisariat policji i złożyć takie zawiadomienie. Starałam się przekazać państwu najważniejsze moim zdaniem wskazówki niezbędne w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że ktoś z państwa padł ofiarą oszustwa, cyberprzestępstwa. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam na początku, mam nadzieję, że dzięki wiedzy zdobytej dzisiaj, która liczę na to będzie przez państwa dalej pogłębiana, dzięki zachowaniu ostrożności, a także stosowaniu się do kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, nigdy nie znajdą się państwo w takiej sytuacji, żeby musieli państwo z tych wskazówek korzystać. Życzę państwu tego. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego i bezpiecznego bankowania z PKO Bankiem Polskim. Ja również dziękuję. Dziękuję Justyna, dziękuję Paulina. Słuchając waszych prezentacji, tak sobie myślę, że właściwie ja też już kilka razy dostałam takie SMS-y wręcz z żądaniem dopłaty do przesyłki, która podobno na mnie czeka. I myślę, że część z państwa, którzy dzisiaj bierzecie udział w naszym spotkaniu, również tego typu wiadomości już dostała, czy to SMS-y, czy maile, czy może ktoś już próbował do państwa dzwonić. Dlatego ważne jest, żebyśmy stosowali się do tych zasad bezpieczeństwa. Ważne jest, żebyśmy byli czujni, no tak, żeby być bezpiecznym. Tak jak na początku naszego spotkania wspominałam, że przez całe nasze spotkanie jest dostępny czat. Na tym czacie pojawiło się już trochę pytań, za które bardzo dziękuję. I teraz może my przejdziemy do tych pytań, jeżeli pozwolicie. Ja tutaj odczytam pytania, które się pojawiły na czacie. I tu mamy takie pytanie. Czy laik w obsłudze internetu jest w stanie odróżnić wiadomość prawdziwą od fake newsa? To może ja odpowiem na to pytanie. Tak jak pokazywałam, jest to możliwe. Jeżeli chodzi o wiadomość e-mail, tutaj interesuje nas głównie adres e-mail, czyli ten ciąg liter bądź ciąg liter i cyfer, który ma w sobie ten znak małpy, czyli A w kółeczku. Nie ma dwóch takich samych adresów e-mail, dlatego jeżeli znamy adres oficjalny, czy to banku, czy to danego podmiotu, możemy to zweryfikować z tym, jaki jest na oficjalnej stronie, więc koncentrujemy się na adresie e-mail. Możemy też zwracać uwagę na pewne niuanse. Tak jak wskazywałam, często te wiadomości oszustów są kierowane masowo, więc mają na przykład bezosobowe zwroty. Kolejną rzeczą jest to, że czasami są przygotowywane przez oszustów z zagranicy, stąd na przykład brak polskich znaków. No i bazowanie na emocjach. Zastanówmy się, czy bank ma w standardzie kierować się do nas w jakiś sposób, bazując na strachu, bądź stosując takie proste taktyki emocjonalne. No zazwyczaj nie, szczególnie jeśli chodzi o tych kluczowych dostawców usług, banki, więc to również odróżnia. Ale przede wszystkim najprostszą, najważniejszą rzeczą jest weryfikacja adresu e-mail i to jest w zasadzie wystarczające przy wiadomościach e-mailowych. Natomiast przy innych wiadomościach patrzmy przede wszystkim na przykład na te linki, czy są rzeczywiście odnośnikiem do prawdziwej strony. Możemy zawsze przekopiować sobie taki link i skopiować do notatnika.
i porównać z prawidłową stroną, czy to banku, czy innej instytucji. Wtedy bez tego ryzyka, że w niego klikniemy, możemy z pełną świadomością, spokojem zweryfikować. No i najważniejsze, jeszcze chciałabym przekazać to, aby nie działać w pośpiechu, bo zazwyczaj ten pośpiech działa w ten sposób, że pominiemy jakąś zasadę, na przykład zweryfikowanie tego adresu e-mail. Kolejne pytanie. Jak oszust może wytransferować z konta zgromadzone środki, gdy się zaloguje? Przecież musi mieć narzędzie autoryzacyjne. To tak jak wskazywałam, pokazywaliśmy screeny prawdziwych wiadomości mailowych, prawdziwych stron www, które były fałszywe. Zazwyczaj jest tak, że nieświadomie podamy dane do logowania na stronie, która nie jest stroną prawdziwą. Po prostu patrzymy na wizualne odwzorowanie, widzimy logo banku bądź serwisu płatności i w te pola wpiszemy dane do logowania. Niestety, jeżeli nie jest to strona prawdziwa, tylko fałszywa, to te dane automatycznie widzi oszust. Więc tak to wygląda. Bankowość elektroniczna jest bardzo ściśle zabezpieczona. Dlatego te wszystkie oszustwa, zresztą tak jak pokazałam, są nastawione na użytkownika. Oszust nawet nie koncentruje się aż tak na banku, ponieważ przełamanie zabezpieczeń jest niemalże niemożliwe i czyha na nasze słabości i zawsze ten błąd gdzieś popełnimy. Dlatego zwracajmy uwagę na adresy stron www, to przede wszystkim. I tutaj chyba warto, Paulina, przypomnieć o tej pierwszej zasadzie, o której mówiłaś. Mhm. Czytajmy SMS-y z kodami autoryzacyjnymi. Bo tutaj ktoś z Państwa zapytał, skąd oszust ma kod z narzędzia autoryzacji. W momencie, kiedy oszust podszywa się pod Państwa, podając Państwa dane do logowania ujawnione wcześniej na stronie fałszywej, bank do tego przelewu generuje i wysyła na Państwa numer telefonu kod SMS z kodem autoryzacyjnym. I Państwo są proszeni o podanie tego kodu i muszą czytać, czy rzeczywiście zlecili ten przelew, czy kwota się zgadza, czy numer rachunku się zgadza. Więc tutaj bardzo ważne jest... To jeszcze jedną rzecz powiem. Tak jak wspomniała Justyna o tych kodach SMS. Tutaj chyba największe wątpliwości od strony klientów, jak oszust miał ten kod autoryzacyjny. I tutaj zarówno ja, jak i Justyna wspominaliśmy o aplikacjach. I często ten oszust skłania nas do zainstalowania złośliwych aplikacji, bądź też legalnych. I takie legalne mogą umożliwiać zdalny pulpit. Jeżeli zainstalujemy taką aplikację, oszust ma w pełny i niczym nieograniczony dostęp do naszego telefonu, w tym kodów SMS, wiadomości SMS-owych, więc bardzo często ten atak rozpoczyna się od nakłonienia do zainstalowania złośliwej aplikacji bądź programu, który umożliwia zdalny pulpit, więc na to też uważajmy. Czy oszuści, żeby wyłudzić moje dane, muszą włamać się, jak robią to hakerzy? To jest bardzo duży skrót myślowy, włamać się. Włamanie to oznacza przełamanie zabezpieczeń. Tylko właśnie jakich zabezpieczeń? Tak jak wskazałam, zazwyczaj przełamanie zabezpieczeń naszych gdzieś skłaniają nas do tego, aby dokonać nieprawidłowego działania. Na przykład skierują nas na fałszywą stronę bankową. Kolejna rzecz, nakłonią nas przez telefon, aby podać kod BLIK. Przekierują nas też do strony, gdzie pobieramy złośliwe oprogramowanie bądź instalujemy aplikację zdalnego pulpitu. Więc zazwyczaj to wygląda tak, że przełamuje nasze zabezpieczenie, skłania nas do podania hasła, więc tak można to ująć, bo to jest taki dosyć duży skrót myślowy, przełamanie zabezpieczeń. Jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną, infrastrukturę bankową, jest ona na tyle silna, że właśnie wszelkie ataki koncentrują się na użytkownikach. I to my, jako użytkownicy, klienci banku, otrzymujemy te SMS-y, maile, coraz częściej właśnie też telefony. I na to należy zwrócić uwagę, co robimy, jak działamy, gdzie klikamy, z kim rozmawiamy. Tu mamy takie pytanie. Czy znajomość tylko numeru konta może posłużyć do uzyskania kredytu przelewu środków? No tutaj może też Justyna powie trochę więcej, no ale oczywiście nie. Numer rachunku bankowego to jest tak jak trochę nasz adres, odnośnik, tam gdzie to jest takie miejsce, gdzie te środki gromadzimy. Natomiast sam numer rachunku bankowego, zauważmy, nawet przy logowaniu nie jest potrzebny. Więc oczywiście nie. Więc nie jest to dana wystarczająca. Nie mam nic więcej do dodania. Tu się też pojawiło pytanie na czacie odnośnie załączników, o których też było, Paulina, w Twojej prezentacji. Jakich załączników nie można otwierać? No i tutaj to pytanie jest tak ogólnikowe, a może trochę nieprawidłowo zadane, ponieważ ja bym powiedziała,
Kiedy nie można otwierać? Nie można otwierać wtedy, kiedy nie mamy w pełnej świadomości, kto nam ją skierował. Musimy skoncentrować się na nadawcy tej wiadomości. Czyli jeżeli wiadomość otrzymaliśmy e-mailem, zweryfikujmy adres e-mailowy i czy rzeczywiście, jeżeli ktoś podaje się za bank, czy adres e-mailowy wskazuje, że jest to bank. Jeżeli ktoś podaje się za dostawcę energii, czy adres mailowy wskazuje, że jest to dostawca energii. Bo to jest w zasadzie klucz do tego, czy możemy klikać, czy też nie. Bo tak naprawdę przez same spojrzenie się na ten załącznik, czy jego rozszerzenie, nie wiemy, czy to jest złośliwy plik, czy nie, aczkolwiek często mają one formę albo końcówkę .exe, albo są to pliki spakowane, tak zwane spakowane w formie skróconej, trzeba je jakby odpakować, mają zmniejszoną objętość, ponieważ w ten sposób omijane są zabezpieczenia poczty e-mail i nie trafiają na przykład do spamu. Natomiast rzeczywiście to, co dla nas najważniejsze, koncentrujmy się na adresie mailowym. Ewentualnie, tak jak mówiłam wcześniej, patrzmy także na takie niuanse, jak ta wiadomość została sformułowana, czy ma błędy językowe, jakieś dziwne taktyki emocjonalne, czy w ogóle oczekujemy takiej wiadomości, tak? Bo na przykład bank może nie mieć zwyczaju nam przekazywania wyciągu, a nagle taki wyciąg otrzymujemy. Więc zastanówmy się, czy ta wiadomość jest skierowana do nas. Możemy zawsze zadzwonić także do banku, czy skierował do nas taką wiadomość. Więc tych aspektów jest bardzo dużo, ale koncentrujmy się na nadawcy wiadomości. Mhm. Czy bezpieczne jest podawanie, na przykład przy zakupach, numeru karty kredytowej czy cyfrowego kodu weryfikacyjnego? To znowu bardzo pytanie ogólnikowe, ponieważ czy to jest bezpieczne, zależy od tego, jak zachowuje się użytkownik. Czy użytkownik weryfikuje stronę www? Czy ona rzeczywiście jest stroną przeznaczoną do płatności? Czy jest to serwis płatności? Czy ten użytkownik chroni te dane? Jeżeli rzeczywiście jest taka możliwość, aby zapłacić danymi karty, bo taka możliwość jest, jest forma przelewu, jest forma wlika, jest forma oczywiście także karty, to sprawdźmy, czy jesteśmy na prawidłowej stronie. Na stronie, która jest szyfrowana, czy rzeczywiście należy do strony serwisu płatności, i wtedy rzeczywiście możemy podawać takie dane. Jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, no to nie posługujmy się w ten sposób. No ale tak jak wskazałam, przedstawiłam tutaj 10 zasad cyberbezpieczeństwa. Jeżeli ich rzeczywiście przestrzegamy, to oczywiście jest to jedna z form płatności, jest to forma bezpieczna. Wszystko zależy od zachowań użytkownika. Ja może jeszcze tutaj dodam, że obecnie już wielu dostawców usług takich internetowych wymaga nawet przy płatności kartą takiego zabezpieczenia dodatkowego 3D Secure, które powoduje, że nie wystarczy tylko podać dane karty na stronie czy w sklepie, ale konieczna jest jeszcze dodatkowa autoryzacja i wtedy albo trzeba się zalogować do serwisu internetowego, albo na przykład wprowadzić dodatkowy kod, który otrzymujemy na numer swojego telefonu komórkowego. W związku z tym już samo przejęcie wyłącznie danych karty nie jest dla przestępcy wystarczające. Natomiast no, dla nas jako klientów to 3D Secure jest dodatkowym zabezpieczeniem. Jeszcze uzupełniając ten 3D Secure, to jest też możliwość autoryzacji w aplikacji mobilnej, prawda? Właśnie. Czyli to może być SMS kod. Ale może być też autoryzacja, czyli zalogowanie się do aplikacji mobilnej i potwierdzenie w swojej aplikacji mobilnej tej transakcji. Tak, tak. Że te płatności są już coraz bardziej bezpieczne z punktu widzenia nas, użytkowników, tak? Jeszcze jedno pytanie tutaj nam się pojawiło na czacie. Czy oprogramowanie antywirusowe chroni w jakimś stopniu przed instalacją złośliwego oprogramowania? Więc tak, w jakiś sposób oczywiście, że chroni, bo coś ono jest i jest to taki ogólny filtr. To rzeczywiście jest program, który wyłapuje te złośliwe rzeczy, natomiast zauważmy, że większość tych ataków często ma miejsce przez strony phishingowe, czyli strony stworzone przez oszustów, które wykradają dane. I często taka strona jest stworzona i zanim trafi do tej bazy wirusów, bazy oszukańczych stron, musi minąć jakiś czas, ktoś musi ją zgłosić, więc to nie jest tak, że samo oprogramowanie antywirusowe wystarczy. To jest taka podstawa, tak to nazwijmy, podstawa, która musi być aktualizowana i rzeczywiście jest potrzebna, wyłapuje pewne rzeczy, natomiast to bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od nas, zależy od tego, w co klikamy, czy weryfikujemy adresy stron www, gdzie podajemy dane. Natomiast ten antywirus jest koniecznością. Jeszcze jedno pytanie mamy na czacie.
czy webinar będzie dostępny na stronie banku po zakończeniu transmisji. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie jest nagrywane. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna. Będzie dostępna na naszej stronie pkobp.pl. Jeśli chodzi o czat, to już wyczerpaliśmy pytania z czatu. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się z nami cennymi informacjami. Państwu również bardzo dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze na zakończenie, po zakończeniu naszego spotkania, przez około 15 minut czat będzie dalej dostępny. Jeżeli chcielibyście się Państwo jeszcze podzielić z nami spostrzeżeniami, zadać dodatkowe pytania albo wyrazić opinię na temat naszego dzisiejszego spotkania, to zachęcamy do czatu. 15 minut po spotkaniu będzie jeszcze czat dostępny. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę bezpiecznego surfowania w sieci, bezpiecznego bankowania. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy również. Dziękujemy.